Serwus, witam w 12 odcinku serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Zapraszam na potrawkę z kurczaka. Zaczynamy! Składniki: 1 kurczak, włoszczyzna, cebula, mąka, masło, cytryna, jajko, śmietana, natka pietruszki oraz sól i pieprz. Kurczaka uformować, to znaczy nóżki schować pod skórę, a skrzydełka zawinąć. Tak przygotowaną sztukę włożyć do garnka i zalać 3 litrami wrzącej wody. Osolić, do kurczaka dodaję włoszczyznę i cebulę. Wszystko gotuję przez 2 godziny. W kubku ucieram masło z mąką, a następnie rozprowadzam wystudzonym rosołem. Do garnka leję 0,5 litra rosołu, a następnie dodaję przygotowaną wcześniej mąkę i masło. Ciągle mieszając, zagotowuję. Do sosu dodaję jeszcze żółtko oraz doprawiam sokiem z cytryny. Płaszczyznę kroję w kostkę, a kurczaka dzielę na mniejsze kawałki. Filety kroję w kostkę. Warzywa i mięso dodaję do sosu. Dodaję także natkę pietruszki oraz doprawiam pieprzem i solą. Potrawka z kurczaka idealnie pasuje do ryżu i kaszy. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Zachęcam do subskrybowania kanału Krytu Gotuje oraz do zobaczenia innych filmów z serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Pozdrawiam, Krychu Gotuje.